Hej, cześć. W poprzednim materiale mówiliśmy troszkę na temat włókien mięśniowych, rodzaju włókna mięśniowego, jakie mamy mniej więcej mięśnie szkieletowe, gładkie i tak dalej. Troszkę omówiliśmy również budowę układu nerwowo-mięśniowego i dzisiaj chciałbym z Wami poruszyć temat taki mniej więcej, co widzimy obecnie na prezentacji, czyli jak mówiliśmy o jednostkach rekrutacji, i mówiliśmy, że najbardziej ciekawym aspektem, jeżeli chodzi o sport, jak i większość dyscyplin sportowych, jest to, żeby wiedzieć, jak dobrze uruchomić włókna mięśniowe do pracy. Ale najważniejsze, żeby zrekrutować jak najwięcej jednostek tych szybko kurczliwych, czyli te, które nas najbardziej interesują, 2X. Więc pytanie można byłoby zadać, jak rekrutować jednostki szybko kurczliwe i jak mniej więcej to robić. Mamy na to tak mianowicie chyba takie trzy podstawowe sposoby i patrząc z pierwszego punktu widzenia, najważniejszym i najlepszym elementem jest pokonanie oporu zewnętrznego i tutaj kluczowym, istotnym aspektem jest, żeby była duża intensywność, czyli duży procent ciężaru maksymalnego, czyli ten jeden CM, czyli procent jednego RM. Im wyższy, tym więcej tych jednostek szybko kurczliwych jesteśmy w stanie rekrutować. Czyli trening bazujący na niskiej liczbie powtórzeń, na przykład od 1 do 5 powtórzeń, jest rozwiązaniem dla aktywacji włókien mięśniowych właśnie tych szybko kurczliwych, czyli 2X. I mogłoby się tutaj wydawać, że w trakcie ćwiczenia z wysokim procentem jednego RM, czyli tego jednego CM ciężaru maksymalnego, prędkość poruszania się sztangi w trakcie ćwiczenia jest dosyć niewielka i nie ma podstawy tutaj, żeby mówić o rekrutacji włókien typu FT, bo jak sama nazwa wskazuje, też większość osób, którzy uprawiają sporty, uważają, że jeżeli mamy włókna o charakterystyce FT, to one tylko i wyłącznie będą się uruchamiały, jeżeli mamy ruch bardzo szybki. No i tutaj niestety jesteśmy w błędzie poniekąd, choć to też jest jedna z metod, które będą rekrutowały włókna, ale tą pierwszą, o którą teraz mówię, to jest coś takiego właśnie jak procent intensywności Twojego 1RM. Czyli tutaj, mimo iż nasz mózg rekrutuje szybko kurczliwe jednostki motoryczne, to im więcej wrzucimy ciężaru maksymalnego, tym on właśnie lepiej będzie rekrutował, mimo iż poziom jakby ruchu sztangi w metrach na sekundę, czyli ten system VBT, Velocity Based Training, będzie pokazywał, że sztanga bardzo, bardzo powoli się porusza. Dlaczego w ogóle tak się dzieje, że mimo iż ruch, tor jakby ruchu samej sztangi podczas danego wzorca ruchowego, weźmy na warsztat na przykład bench press, jest bardzo powolny. Czyli załóżmy, że mamy osobę, która ma stówę na klatkę piersiową, no i weźmy mniej więcej, tak jak mówiliśmy, od 1 do 5 powtórzeń, no tutaj mamy 85% jednego RM do wyciskania. No to nagle się okaże, że te 85%, czyli 85 kg będzie bardzo powolnym ruchem, że ktoś będzie starał się bardzo powoli wyciskać, mimo iż chce najszybciej przepchnąć jak się da tą sztangę, no ale intensywność, czyli kilogramy na sztandze są wystarczająco duże, że ten ruch niestety wydaje się wolny. I dlaczego tak się dzieje, że mimo wolnego ruchu te włókna 2X będą aktywowane? Nasz mózg nie wie, z jaką prędkością my wykonujemy dany ruch, ważny jest sam zamiar wykonania danego ruchu, jaka jest jego rzeczywista prędkość poruszania się sztangi. Dlatego zawsze mówię, że dzięki treningom, które nam pokazują, że wysoki procent jednego tego CM, ciężaru maksymalnego, zwiększamy efektywność i reaktywność naszego układu nerwowego, a tym samym zdolność do aktywacji włókien FT. Najczęściej się takie zjawisko dzieje, jak mamy już procent mniej więcej od około 70% CM, no i wtedy zwiększamy udział pracy włókien FTA na przykład. Między 78 a 83% ciężaru maksymalnego włókna bardziej się wtedy będą również już uruchamiały FTAX, a powyżej lub równym 85%, czyli jak mamy taki wysiłek o charakterze powiedzmy 8 na 10 w skali RPE, no to już wtedy mówimy tutaj, że właśnie będą włókna się uruchamiały 2X. Czyli te FTX.
Jakie mamy na przykład metody, które możecie sobie teraz zobaczyć, to tak na szybko możemy powiedzieć, jest to metoda 10 razy 3, 5 na 5, klaster, serie. Pierwsze, co mi jeszcze przychodzi do głowy, to zwane izometria pokonująca, czyli overcoming isometric. Więc jeżeli chcesz na pewno wybudować dzisiaj bardzo dużo siły, jeżeli chcesz jakby zrekrutować jak największą ilość jednostek motorycznych tych wysokoprogrowych o wysokim charakterze, czyli bardzo szybkim skracaniu się i mają przepotężny potencjał do budowania mocy, ponieważ one za pomocą enzymu ATPazy bardzo szybko rozkładają i wybuchają wręcz energią przez rozkład ATP, no to proponuję Ci tą pierwszą metodę. Jednakże nie jest to jedyna metoda, dzięki której będziesz mógł aktywować włókna o charakterze właśnie FT, czyli te szybko kurczliwe fast twitch. Drugą metodą jest podnoszenie ciężaru na przykład do upadku mięśniowego, co bardzo często zdarza się na przykład nam w kulturystyce, dlatego się mówi, że jeżeli wykonujesz dane powtórzenia, nawet licząc tylko i wyłącznie na skali, opierając się o skalę RPE, to warto tutaj wziąć pod uwagę, że RPE nie będzie jakby idealnym rozwiązaniem, jeżeli Twoja subiektywna ocena ćwiczenia będzie wynosiła tylko i wyłącznie na przykład na 5, od 5 na 10. Warto tutaj zaznaczyć, że takie idealne RPE to dla danego ćwiczenia będzie wynosiło na przykład dla danej serii plus minus, dajmy takie 7 na 10. To dopiero wtedy będzie można mówić, że te ostatnie powtórzenia były na tyle przeciążające nasz układ i system nerwowo-mięśniowy, że dopiero wtedy się uruchomiły włókna drugiego typu. Więc rezultat jest bardzo podobny jak podczas podnoszenia ciężaru z wysokim CM, procentem 1 RM, jednak nie daje takich samych rezultatów i efektów przyroście siły jak w pierwszym przypadku. Tutaj będziemy mówili bardziej o tak zwanej hipertrofii funkcjonalnej, hipertrofii niefunkcjonalnej. I faktem bardziej wartym zapamiętania jest uzyskanie upadku mięśniowego, to ostatnie najcięższe powtórzenia są najważniejsze, czyli jeżeli coś już niesamowicie boli, zapałeś przepotężną pompę mięśniową, na przykład pompowałeś biceps na 12-15 razy, na przykład hantlami 15-kami, ugięcia na przykład Cotmana, czyli Cotman Curl, i myślisz sobie, że jeszcze dwa razy dałbym radę, to dojedź do tych dwóch razy i nawet jeszcze zrób takie połówki. Czemu? Bo te ostatnie dwa powtórzenia, które tylko myślałeś, że dasz radę, ale ich nie wykonałeś, są kluczowe. I dlatego my odróżniamy jakby sportowców zawodowych od amatorów, gdzie amator już powie, dobra, wystarczy, a zawodowiec jeszcze będzie się rozkręcił. Jak chyba to powiedział Muhammad Ali w świętej pamięci, ile ćwiczeń wykonujesz albo ile powtórzeń wykonujesz, to on powiedział, że dopiero jak zacznę czuć zmęczenie, to dopiero wtedy liczę powtórzenia. Dlatego on potrafił świetnie uruchamiać na przykład włókna drugiego typu i te często cztery ostatnie powtórzenia, czyli tak jak mówiliśmy, 6, 7 na 10, takie siódemka dla mnie to jest optymalna w skali RPE, no to wtedy mamy właśnie te wyczerpanie i przez co możemy osiągnąć maksymalne napięcie mięśniowe. Tym samym nie zmuszamy, bardziej będziemy wtedy właśnie już uruchamiali i zmuszali jednostki szybko kurczliwe do pracy, ich rekrutację. Dobrym rozwiązaniem jest pomoc na przykład partnera treningowego, który najczęściej będzie też dla nas motywatorem, dlatego istnieje również metoda wymuszonych powtórzeń, na przykład Vadera, jak możecie sobie przeczytać w różnych, gdzieś tam nawet w necie wpiszcie sobie zasady treningowe Vadera, to tam w metodach średnio lub bardziej zaawansowanych można powiedzieć, że tam właśnie jest metoda wymuszonych powtórzeń i właśnie tutaj nasz partner również będzie znakomitym jakby aspektem w dziedzinie treningu, który będzie nas jednocześnie motywował, dlatego trener jest tutaj niezwykle istotny, bo często, pewnie nieraz usłyszeliście również od swoich klientów, jak i my z Moniką również słyszymy od swoich klientów, że bez nas trening nie wygląda tak samo, jak na przykład oni go robią w domu, albo na urlopie, jak jest na wyjeździe i tak dalej. Więc dobrym rozwiązaniem, tak jak powiedziałem, jest pomoc partnera, by nie omijać tych bardzo kluczowych, mniej więcej tych powtórzeń ostatnich. No i wybrane metody, jakie będą na przykład tutaj bardzo fajne, gdzie dzięki czemu będziemy mogli trochę zejść z intensywności, no to mamy nic innego jak drop serię, gdzie często na przykład możemy wykonywać dubla albo tripla, gdzie robimy na przykład jakieś ćwiczenie na biceps albo na klatkę piersiową, mamy 100 kg powiedzmy na 10 powtórzeń i tylko schodzę o 30% ciężaru maksymalnego, czyli wchodzę na 70 kg znów na 10 powtórzeń. Niektórzy tutaj mówią, że można na przykład wrzucić 30-sekundową pauzę. No i na przykład jak robimy 3 takie drop sety, to mamy
170 i jeszcze od tego plus minus jakieś 30%, czyli około 50 kg, wtedy trochę więcej, 55 kg będziemy wtedy już brali na wyciskanie. No i dzięki temu jesteśmy w stanie zmaksymalizować nasz trening. Kolejną metodą jest również metoda zmienności pracy mięśniowej, jak i również izometryczne utrzymanie ciężaru, czyli tak zwany yielding isometric. I chyba najważniejszą i ostatnią, można byłoby wręcz powiedzieć, jeżeli tylko i wyłącznie mówimy o aspekt niezwiązany z żadnymi akcesoriami, takimi bardziej zaawansowanymi, to tutaj mamy ostatnią metodę i może nie jest aż tak skuteczna jak dwie pozostałe metody, które wymieniłem wcześniej. Do pobudzenia jakby pracy włókien szybko-kurczliwych jest pokonanie oporu zewnętrznego z niskim procentem ciężaru maksymalnego. Czyli tutaj mówimy o niskiej intensywności, ale bardzo szybkim czasie wykonywania danego ćwiczenia. Czyli na przykład to będzie skakanie, rzuty, sprinty, medicine ball, ćwiczenia typu o charakterze plyometrycznym również świetnie się sprawdzają, żeby jak najszybciej zrekrutować włókna drugiego typu przed treningiem. Ja uwielbiam na przykład plyometrię wrzucać nawet w plan rozgrzewkowy, czy to systemem RAMP, czy to systemem FIFA 11+, czy jak również Ci wcześniej mówiłem o tak zwanym movement preparation, ponieważ rozgrzewka jest dla mojej osoby, jak i również dla Was, moich studentów, bardzo, bardzo małym jakby takim obszarem działania, żebyśmy mogli wszystkie te aspekty i wszystkie metody wrzucić właśnie w przygotowanie zawodnika przed główną serią. Dlatego ja wolę to nazywać movement preparation i tam też właśnie o tym mówiłem, że plyometria świetnie się sprawdzi jako tak zwany neural drive, czyli aktywacja układu nerwowego przed treningiem, dzięki czemu od razu wybudujesz więcej kilogramów, będziesz silniejszy, zrekrutujesz włókna drugiego typu. Sam sprawdź, że jak na przykład robisz sobie dzisiaj nogi, na przykład masz system upper-lower, no to wykonając lower, masz na przykład przysiady, martwy ciąg, to przed przysiadami zrób sobie na przykład szybką aktywacją, na przykład dwie serie po 6 tylko i wyłącznie powtórzeń CMJ, czyli count movement jump. Schodzisz szybko w dół i się wybijasz, 6 mniej więcej takich powtórzeń, dwie serie, 30 sekund przerwy i dopiero wtedy wejść na ciężar właściwy. Gwarantuję Ci, że ten ciężar będzie wydawał się zdecydowanie lżejszy, bo już masz odpalony silnik i włókna, czyli jednostki motoryczne drugiego typu, już pracują, czyli one będą coraz bardziej pobudzane, będzie energia się dwoiła z każdym kolejnym powtórzeniem, no i dzięki temu więcej wrzucisz na sztangę, większy mięsień wybudujesz, a kto wie, może Twoim jakby elementem treningowym jest skoczność, dynamika, to również to wybudujesz. No i tutaj nie jest to jednak metoda maksymalnego napięcia, o czym mówiliśmy, na przykład właśnie skakanie, rzucanie, sprinty, dlatego szybkie podnoszenie ciężarów może poprawić również niektóre neurologiczne aspekty treningu, takie jak rekrutacja motoryczna, ale niekoniecznie pomoże zwiększyć siłę maksymalną, więc lżejsze ciężary nie wytworzą takiego samego napięcia mięśniowego, które jest determinujące w tym, żeby to wszystko ładnie ze sobą grało i może wystąpić pewien wzrost większych jednostek motorycznych i włókien, ale nie w tym samym stopniu, co w wcześniejszych omawianych przeze mnie materiałach, czy w tych dwóch metodach wcześniejszych, co mówiłem. Wybrane przykłady może być ćwiczenia w stylu olimpijskim, czyli rwanie, podrzut na przykład samą sztangą, ponieważ ćwiczenia o charakterze olimpijskim cechują się bardzo wysokim VBT, czyli właśnie przyspieszeniem. No dlatego mówimy, że ćwiczenia o charakterze olimpijskim są to ćwiczenia na przykład na budowanie mocy. No również wcześniej wspomnieliśmy, że to może być trening o charakterze plyometrycznym, trening skoczny, czy jakby nie patrząc sama w sobie budowanie przyspieszenia, mocy, prędkości maksymalnej, no i ćwiczenia z piłkami lekarskimi, czyli możecie sobie wpisać różne aspekty medicine ball, o czym będę mówił w kolejnych rozdziałach, no i trening szybkościowy, sprinty, przyspieszenia, zmiany kierunku, poruszania się, czy to w piłce nożnej, w koszykówce, siatkówce. Czyli jak widzisz, bardzo, bardzo dużo takich elementów jest i warto z nich po prostu korzystać. Jako taki element dodatkowy warto jeszcze byłoby wyróżnić na przykład badanie z 2019 roku Pattersona oraz badanie Pearsona i Husen z 2015 roku o systemie, który by się również nazywał Blood Flow Restriction Training, czyli BFRT bardziej.
gdzie tutaj mówimy niezwykle jest to ciekawe, bo też dochodzi jakby do rekrutacji włókien drugiego typu, ale tu mamy na przykład opaski albo charakterystyczny taki sprzęt, który zaciskamy sobie na przykład mniej więcej w okolicach pachy albo pachwiny i sprawdzamy ciśnienie. Na przykład dla kończyn górnych wychodzi nam ciśnienie załóżmy 160, no 160, to z tego nam tylko i wyłącznie sprzęt dobiera, albo my sami pompujemy jakby mankiet na 50% na kończyny górne i na 80% na kończyny dolne. Czy na przykład jak chcemy pobudzić włókna do pracy drugiego typu przed przysiadami, to na przykład mankiety pompujemy na 80%, no i dzięki temu również dochodzi do czegoś, co jest niezwykle istotne i będziemy budować również masę mięśniową, będziemy budować siłę, czyli dochodzi do hipertrofii, mimo iż system BFRT zakłada, że tylko wrzucamy na sztangę 30% tego, co jest Twoim maksem. Stówę robisz w przysiadzie, to tylko 30 kg wrzucasz, a organizm czuje, jakbyś robił praktycznie maksem swoich możliwości. Czemu? Mechanizm jest bardzo prosty. Jeżeli mówimy o jakby hipertrofii mięśniowej, to żeby zaktywować włókna drugiego typu, to jest tak jak powiedzieliśmy, mniej więcej do upadku musimy robić, czyli muszą być domsy, czyli jakby takie opóźniona bolesność mięśniowa, czyli mikrouszkodzenia włókien mięśniowych, czyli jest to mechaniczny stres, który będzie mi aktywował komórki satelitarne do roboty i my nim, hej chłopaki, musimy jakby tworzyć syntezę protein, tak? Dlatego próg leucynowy później, żeby dostarczyć odpowiednio pulę białka, jest tutaj niezwykle istotne, no i dzięki temu dochodzi do anabolizmu włókien mięśniowych, czyli my rośniemy, krótko mówiąc, czyli dochodzi do hipertrofii. Czyli to jest pierwszy podpunkt, który robimy w kulturystyce. Na zasadzie treningu BFRT tutaj właśnie mamy te mankiety, które zaciskamy na przykład na kończyny dolne, jak już powiedzieliśmy, na 80%. No i dzięki temu, że mamy jakby obkurczone naczynia krwionośne, to znaczy, że mniej dochodzi krwi, a jak mniej krwi, to również mniej tlenu. Czyli tutaj dochodzi do tak zwanej hipoksji, czyli chwilowego niedotlenienia. Jeżeli dochodzi do chwilowego niedotlenienia, to istotnym aspektem, co również od razu występuje u nas zgodnie z fizjologią ludzkiego ciała, dochodzi do od razu stresu metabolicznego. Czemu? No bo spada pH. Jeżeli spada pH i dochodzi do stresu metabolicznego, to od razu komórki satelitarne uruchamiają się, hello, coś się dzieje nie tak, skoro mamy hipoksję tlenową, to następuje od razu wzmożona synteza białek, większe wydzielanie hormonu wzrostu i tego współczynnika IGF-1, czyli insulinopodobny czynnik wzrostu, jak i również hormonów o zasadach anabolicznych typu nasz pradawny teściu, czyli testosteron. I dzięki temu również, jeżeli dostarczymy później odpowiednią pulę progu leucynowego, czyli odpowiednie zaplecza z poziomu białka, to dochodzi do anabolizmu mięśniowego. Czyli jak widzisz, system BFRT, który będzie się opierał o bardzo niskim procencie ciężaru maksymalnego na zasadach tylko i wyłącznie 30%, to również może aktywować włókna drugiego typu. Jak już wiemy na przykład na zasadzie badania z 2011 roku, te, które obecnie macie na przykład na prezentacji i na slajdach, pokazuje bardzo proste, że trening, który ma im wyższą intensywność treningową, tym więcej będzie aktywował włókien drugiego typu, przez co synteza białek będzie rosła na zasadzie właśnie stresu metabolicznego. I tutaj im wyżej jakby będziemy wplatać jakby możliwość rekrutowania włókien właśnie tego 2X albo 2A, czyli mamy tutaj im wyższa intensywność na poziomie treningowym, tym albo objętość treningowa na zasadzie upadku mięśniowego, tym lepiej będziemy rekrutować włóknach o zasadu typu 2X. Ale jeżeli widzicie w prawym górnym rogu, mamy właśnie tam takie 3 serie na przykład po 30% do upadku mięśniowego na BFR-ze. Tak? To się równa najczęściej 3 serie po nawet ponad 60% do upadku kulturystyce. Czyli jakbym na przykład brał stówę w przysiadzie, to tu mi tylko 30 kg zupełnie wystarczy, żeby dalej aktywować włókna drugiego typu, żeby pobudzić mój organizm do anabolizmu, czyli to jest nic innego jak stary trening, może kiedyś nazwany bardziej, już może kiedyś słyszałeś go, katsu, czyli co jest coś niesamowitego, dzięki czemu możemy ekstrahować talent naszego klienta i iść dalej z formą, czyli trening okluzyjny. I dzięki temu, że właśnie wykorzystujemy ten BFR, znakomicie się będzie sprawdzał również do rekrutacji włókien drugiego typu. Jak pięknie widzimy to po prostu na slajdzie zamieszczonym. Mam nadzieję, że w tym materiale wyróżniłem Ci, tak na początku myślałem, że tylko będą trzy, ale mi się przypomniało o czwartej.
takiej zasadzie, jak rekrutować włókna drugiego typu do pracy, czyli jak rekrutować te szybkie jednostki motoryczne, te wysokoprogowe, i dzięki tej zasadzie będziesz teraz potrafił przed swoim treningiem już zdecydowanie więcej wybudować siły, a przecież każdy z nas chce, byśmy wrzucili więcej od razu na sztangę kilogramów, żeby każdy z nas wyżej od razu skakał, żeby każdy z nas miał większe nogi, większe posiadki, no i większą łapę nabitą niczym autobus do Lichenia. Więc warto korzystać z tych czterech elementów jako pracę domową. Zaproponuję Ci bardziej nie naucz się, jakie to są, ponieważ no widać, że są bardzo ciekawe metody, to teraz każdą z nich wypróbuj i zobacz, czy to od razu wpłynęło na jakość Twojego treningu, że nagle sztanga lepiej jakby była skontrolowana, czy lepsza kontrola motoryczna, czy może od razu więcej kilogramów dorzuciłeś, czy tempo ruchu się zmieniło, czy Twoja subiektywna opinia była, że jak wcześniej na przykład robiłeś stówą w przysiadzie, to było 8, 9 na 10 w skali RP, a teraz taka siódemka, szóstka, czyli coś się zmieniło. Wykonaj na przykład te trzy najważniejsze metody, o których mówiłem, na zasadach bez akcesoriów. No i oczywiście, jeżeli korzystasz ze sprzętu typu airband albo jeszcze inne akcesoria treningowe, które są bardzo ciekawe z punktu widzenia naukowego, tak jak tutaj przedstawiłem Ci kilka ciekawych badań naukowych, ale jeżeli nie masz, wykorzystaj trzy metody pierwsze, czwarta jest jako dodatkowa, choć też bardzo fajnie się sprawdza. No i co najważniejsze, w czwartej metodzie zdecydowanie więcej wydziela się hormonów wzrostu, IGF-1, co będzie wpływało zdecydowanie nawet na poprawę regeneracji o 30%, dlatego jest to świetna metoda prehabilitacyjna lub zaraz po kontuzji, gdzie nie możemy praktycznie robić nic na dużych ciężarach. Więc zachęcam Cię, byś skorzystał z tych metod, o których dzisiaj mówiłem. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Wypełnij pracę domową, bo przecież możesz, jesteś zmotywowany i będziemy działać dalej. Trzymaj się, ściskam, Sherlock.